Witam Was bardzo serdecznie w 50. odcinku programu Magiczny Ogród. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tej ciekawej roślinie. Zawilec japoński jest to bylina o bardzo ciekawych kwiatach, dorastająca od 40 do 150 cm wysokości. Zawilec japoński kwitnie od sierpnia do października. W zależności od odmiany kwiaty mogą być białe, różowe, czerwone lub jasnofioletowe, pojedyncze lub pełne. Należy go sadzić na glebach żyznych, dosyć wilgotnych, najlepiej w miejscach lekko zacienionych, ale nie pod samymi drzewami. Można go rozmnażać przez podział karp. Bardzo atrakcyjnie wygląda na rabatach, w grupach czy na trawniku. Znakomicie nadaje się na kwiaty cienkie.